Witajcie na kanale Kwasior Official. Kolejny odcinek z cyklu Spiżarnia Przetrwania. Weźmy dziś sobie na tapet puszkę o bardzo sympatycznie brzmiącej nazwie Salceson od szwagra. No bo Salceson jest ok, ze szwagrem jest w porządku, więc nazwa jest sympatyczna, ale wydaje mi się, że na samej nazwie temat się kończy. Ale nie wyprzedzajmy faktów, jest tu bowiem kilka kruczków, które warto omówić. Sprawdźmy zatem, jaki ma skład, jaki termin przydatności do spożycia i co najważniejsze, jaki ma smak. Zapraszam więc do stołu. No i na dzień dobry pierwszy zgrzyt. Spójrzcie, druga linijka od dołu, wyprodukowano w Polsce, ale z mięsa pochodzenia z Unii Europejskiej. I teraz nie wiadomo, czy to były niemieckie świnki, czy hiszpańskie, czy włoskie. Wolałbym, żeby to było produkowane z polskiego mięsiwa, co by wspierać polski przemysł. Salceson od szwagra, konserwa wieprzowa sterylizowana. Sterylizacja to jest proces obróbki cieplnej pod wysokim ciśnieniem. Coś jak tyndalizacja, tylko szybciej, także w porządku. Składniki. Mięso z głów wieprzowych 47%, w końcu to salceson. Mięso wieprzowe 31%, woda, żelatyna spożywcza wieprzowa, sól, wzmacniacz smaku E621, czyli glutaminian sodu. Tutaj bym nie panikował, całe Chiny i Japonia używają tego na tony i mają najdłuższą średnią długość życia. Dalej, glukoza, ekstrakty przypraw, przyprawy, przeciwutleniacz E315. No i teraz, to jest kwas izoaskorbinowy, nie do końca zbadany jest. Dopuszczony do spożycia, w porządku, ale nie ma jeszcze ustalonych norm. Jakie ilościowych, ile można tego dziennie spożyć. Może wywoływać reakcje alergiczne, jakie inne, też jeszcze nie zbadano. Jest to sztuczny konserwant i przeciwutleniacz. Duży wykrzyknik. Dalej, aromat, substancja konserwująca E250, czyli azotyn sodu. I teraz, azotyn sodu w małych dawkach jest bezpieczny, jeśli nie jest poddawany wysokiej temperaturze. Konserwa sterylizowana, czyli jest poddana wysokiej temperaturze. E250 można stosować do mięs peklowanych i długo dojrzewających na chłodno, czy też wędzonych na zimno. W takiej konserwie sterylizowanej to może być rakotwórcze. Drugi duży wykrzyknik. No to co? Otwórzmy i sprawdźmy. Aha, jeszcze data przydatności do spożycia. 2025. Cyk. Tak prezentuje się puszka, różowe mięsko, galaretka, powąchajmy na szybko. Pachnie to masarnią, ani przyjemnie, ani nieprzyjemnie, od taki jałowy, świński zapach. Wyłóżmy teraz to cudo na talerz. Mamy nieco smalczyku, jest galaretka, przekrójmy. Gumowa konsystencja od żelatynki. I proszę bardzo. Przekrój dosyć sympatyczny. Puszka była przetrzymywana w takich warunkach, jakie sugeruje producent, czyli po prostu w lodówce. Żelatyny nawalone, jeśli chodzi o sól, jest na odpowiednim poziomie. Z przypraw nic nie czuć, delikatnie czosneczek, bardzo delikatnie. Guma, gumowa, zapeklowana wieprzowina. Za salcesonem to prawie w ogóle nie idzie. Jakby ktoś mi nie powiedział, to nie odgadł, że to ma robić za salceson. Żeby nie umrzeć z głodu, masz pióra. Żeby nie umrzeć z głodu, to bym to zjadł. Ale żeby z krakusa salceson od szwagra robić domowe zapasy, zapasy na trudne czasy, ze względu na smak, co mała. Weź, bo się rozchorujesz. Ze względu na skład właśnie nie polecam. A ty nie dostaniesz. Dla lisa będzie. Pozdrawiam. Do zobaczenia.